John Simmons był zirytowany każdą drobnostką tego dnia. Wynikało to z deszczowej pogody za oknem, migreny i problemów biznesowych. Mężczyzna ponownie przejrzał raporty księgowe, próbując znaleźć przyczynę tak niskich dochodów w ciągu ostatniego miesiąca. Chodziło o to, że John prowadził rejestrację od lat i po raz pierwszy w życiu widział tak niskie zarobki. Pan Simmons wiedział, że jego restauracja znajduje się w centrum miasta i zawsze była chętnie odwiedzana nie tylko przez mieszkańców, ale także przez turystów. Dlatego wydało mu się dziwne, że w tej chwili restauracja przynosi straty i powoli upada. Próbując znaleźć odpowiedź na tak trudne pytanie, mężczyzna zwrócił się do swojej kierowniczki, która od 3 miesięcy zarządzała wszystkimi sprawami jego restauracji. Amando, chodź proszę, muszę z tobą poważnie porozmawiać, powiedział John, otwierając drzwi swojego biura. Wkrótce przed nim pojawiła się długonoga, brązowo-włosa kobieta, która pytająco spojrzała na szefa. O co chodzi, John? Spytała Amanda z chytrym uśmiechem. Spoglądając na dziewczynę, pan Simmons skrzywił się i gestem nakazał jej usiąść. Mężczyzna wybaczył Amandzie taki lekceważący stosunek do swojej osoby tylko dlatego, że była jego kochanką. Z tego samego powodu objęła kierownicze stanowisko w restauracji, która najprawdopodobniej dzięki jej zarządzaniu ponosiła teraz straty. Pan Simmons pokazał ślicznej kobiecie 3-miesięczny raport. Ku jego wielkiemu zdziwieniu dziewczyna zrobiła zaskoczoną minę i powiedziała, że nie wie nic o przyczynach, które doprowadziły do spadku zysków. Kłamie, widzę w jej oczach, że kłamie, pomyślał John, ale nie wypowiedział tego na głos. Mężczyzna był całkiem zadowolony z romansu z Amandą, u boku której czuł się kochany i pożądany. Jedynym warunkiem, jaki postawił John, była całkowita tajemnica ich związku. Dlatego publicznie zawsze zachowywał się zdecydowanie chłodno wobec Amandy i w żaden sposób nie zdradzał swoich uczuć wobec niej. Kobieta nie tylko dostała pracę jako kierownik w restauracji, ale zajmowała się też śledzeniem pracowników. Amanda skrupulatnie zapisywała w zeszycie wszystkie obciążające ich fakty, które prędzej czy później poznawała. Dzięki temu John wiedział, że pani pracująca na zmywaku potajemnie zabiera z kuchni resztki, aby nakarmić zwierzaki ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, a kucharz przygotowywał kotlety z mrożonego mięsa, które zgodnie z cennikiem podawano jako cielęcina pierwszej klasy, przygotowana na świeżo. Zasadniczo wykroczenia podwładnych indywidualnie nie wyrządzały restauracji większych szkód, razem jednak przekładały się na wyraźny spadek zysków. Po przejrzeniu danych z zeszytu Amandy, John zebrał cały personel w holu i zaczął metodycznie karcić wszystkich po kolei. Jednocześnie żaden z pracowników nie wiedział, skąd pan Simmons ma takie informacje. Patrząc na siebie podejrzliwie, pracownicy nawet nie zdawali sobie sprawy, że za wszystkim stoi Amanda, która uśmiechnęła się chytrze i oblizała językiem swoje pulchne usta. Na zakończenie swojego płomiennego przemówienia John dodał, że w tym miesiącu odliczy od wynagrodzenia każdego pracownika kwotę równą wyrządzonej szkodzie. Tak będzie najlepiej, pomyślał mężczyzna i z satysfakcją spojrzał na swoich podwładnych. Nie trzeba dodawać, że po jego słowach większość pracowników spuściła oczy i pomyślała o swoich problemach. Ktoś musiał spłacić zadłużenie kredytowe, a ktoś inny miał chorą matkę. To wcale nie przeszkadzało Johnowi, który chciał zarabiać i przy okazji pojechać na wakacje z taką kobietą jak Amanda. Po 40 pan Simmons uważał się za niezłomnego kawalera i jego zdaniem prawie niemożliwe było wciągnięcie go do ołtarza. Przy tym wszystkim ta okoliczność wcale nie przeszkadzała Johnowi w okresowych romansach. Po wygłoszeniu przemowy pan Simmons spojrzał na zegarek i westchnął. O mój Boże, mam umówione spotkanie z Antonym Rodriguezem, wyszeptał John i złapał się za głowę rękami. Faktem było, że panowie znali się od czasów uniwersyteckich, kiedy bronili honoru rodzinnego miasta jako część drużyny piłkarskiej. Anthony, podobnie jak John, był biznesmenem z klasy średniej i właścicielem małej firmy budowlanej. Od czasu do czasu starzy znajomi spotykali się i popijając whisky w przytulnym barze wspominali stare czasy. Ich kolejne spotkanie to było zaplanowane na ten dzień, ale John z powodu problemów z restauracją zupełnie o tym zapomniał. Dlatego prostując krawat i zarzucając marynarkę na ramiona, wyskoczył na ulicę i pobiegł przed siebie, by złapać taksówkę. Oczywiście, tak jak John zakładał, jego przyjaciel już czekał na niego przy barze.
W tym samym czasie Anthony zdążył już wypić szklankę whisky, co sprawiło, że był lekko wstawiony. John, co się dzieje? Wykrzyknął Anthony, spiesząc, by poklepać po ramieniu swojego przyjaciela. Porozmawiamy o interesach nieco później, dobrze? John odpowiedział wymijająco, siadając przy stoliku. Wkrótce przyjaciele rozmawiali już o wszystkim, starając się jednak unikać niewygodnych tematów. Gdy rozmowa sama z siebie poszła w bardziej poważnym kierunku, John opowiedział o przyczynach swojego niepokoju. Tak, przyjacielu, najwyraźniej naprawdę źle ci się układa, chociaż wydaje mi się, że mogę ci pomóc, powiedział Anthony w zamyśleniu, drapiąc się po głowie. Co? Jak możesz mi pomóc, jeśli nie wiesz nic o biznesie restauracyjnym? Jesteś specjalistą od budownictwa, ale w sprawach kuchni niekoniecznie. Uniósł się John, któremu zdanie przyjaciela wydawało się po prostu nieudanym żartem. Źle mnie zrozumiałeś. Mam osobę, która może ci pomóc. Nie jest tania, ale efekt będzie tego wart, powiedział Anthony i zaczął grzebać w notatniku, próbując znaleźć właściwy numer telefonu. Wreszcie, gdy mu się to udało, przekazał numer panu Simmonsowi. Beverly Hopkins to kobieta? Wycedził John z niezadowoleniem po spojrzeniu na zapiski z kartki. Tak, to kobieta. Spędziła około 7 lat za kratkami, odsiadując wyrok w stanowym więzieniu okręgowym. Przy tym wszystkim po prostu nie da znaleźć się lepszego specjalisty w tej branży. Ona zajmie się twoim problemem i go rozwiąże, odpowiedział Anthony. No tak, więzień, najlepiej taki z celi śmierci, na pewno mi pomoże, odpowiedział z powątpiewaniem John. Wkrótce pod wpływem alkoholu rozmowa dwojga przyjaciół płynnie przeniosła się w innym kierunku, co po raz kolejny sprowadziło ich do wspólnej uniwersyteckiej przeszłości. Pod koniec spotkania Anthony i John przytulili się i obiecali, że zobaczą się za tydzień. Resztę wieczoru pechowy właściciel restauracji pamiętał już słabo, bo whisky zadziałała na niego przytłaczająco. Jak John znalazł się w swoim łóżku, tego już nie pamiętał. Całą noc dręczyły go koszmary z przeszłości, kiedy nieśmiało stawiał pierwsze kroki w biznesie. Potem John Simmons popełnił haniebny czyn, o którym wolał zapomnieć. Teraz alkohol uwolnił jego pamięć i sprawił, że przeżył te nieprzyjemne chwile jeszcze raz. Następnego ranka John obudził się z uczuciem bólu w całym ciele. Cierpiący na kaca biznesmen ubrał się i poszedł do restauracji, gdzie umówił się z kobietą, która miała załatwić wszystkie jego problemy. Beverly Hopkins była miłą kobietą po 40, ubraną w elegancką garsonkę i buty na wysokich obcasach. Jednocześnie jej twarz wydawała się Johnowi bardzo znajoma. Gdzie i w jakich okolicznościach ją widział, właściciel restauracji nie mógł sobie przypomnieć, bo głowa dosłownie mu pękała. Beverly cierpliwie słuchała chaotycznej historii biznesmena i wyraziła chęć pomocy. Pani Hopkins przedstawiła tylko jeden warunek. W czasie pracy właściciel restauracji nie mógł w żaden sposób ingerować w przebieg działań. Mówiąc najprościej, John zobowiązał się nie pojawiać w lokalu przez co najmniej kilka tygodni. To jest to! W końcu długo chciałem się zrelaksować. Zabiorę ze sobą Amandę i polecimy gdzieś na wyspy. Bez ukrywania radosnego uśmiechu pomyślał John Simmons. Dlatego zgadzając się na wszystkie warunki pani Hopkins, szczęśliwy biznesmen ruszył, by jak najszybciej znaleźć swoją kochankę i zaskoczyć ją tak dobrą nowiną. Nie trzeba dodawać, że Amanda była zachwycona tą propozycją. W atmosferze przyjemnych wakacji na wyspach umówione 2 tygodnie upłynęły jak jedna chwila. Wracając do miasta, John płonął z niecierpliwości, chcąc jak najszybciej zobaczyć swoją restaurację po przemianie. Warto powiedzieć, że lokal rzeczywiście zmienił się nie do poznania. Gdy biznesmen podjechał na parking przed restauracją, nie zobaczył tam ani jednego samochodu, co wskazywało na całkowity brak klientów. O co chodzi? Gdzie wszyscy? Pozwalniam ich, bez wyjątku! Wrzasnął John, wysiadając z wygodnego Chevroleta. Nagle drzwi restauracji otworzyły się i na progu pojawiła się osobiście Beverly Hopkins. Dlaczego pan krzyczy, panie Simmons? Nie ma potrzeby nikogo zwalniać, bo wszystkich sama zwolniłam, powiedziała kobieta z czarującym uśmiechem. Co? Kto więc pracuje w restauracji? Dlaczego nie ma ani jednego klienta? Spytał oszołomiony John. Restauracja nie działa, od 2 tygodni pozostaje zamknięta. Podjęliśmy też kilka zleceń na organizację ślubów i urodzin.
Wszyscy klienci to bogaci ludzie. Osobiście zadbałam, by nie było pana stać na zapłacenie im kar umownych, powiedziała Beverly. Jak to? To upadek mojego biznesu! Krzyczał John, trzymając się za głowę. W odpowiedzi Beverly tylko się uśmiechnęła i przypomniała biznesmenowi o wydarzeniach sprzed dekady, kiedy to ją wrobił i wysłał do więzienia na długie 7 lat. Wtedy Beverly i John byli partnerami, którzy otworzyli wspólnie firmę. A potem, gdy sprawy się skomplikowały, John Simmons postanowił wziąć cały majątek dla siebie. W tym celu wrobił Beverly, oskarżając ją o uchylanie się od płacenia podatków. W rezultacie naiwna dziewczyna trafiła do więzienia, a John ogłosił upadłość firmy i po przejęciu pieniędzy otworzył własną restaurację. Przed podłym biznesmenem stała teraz ta sama Beverly, która przez lata zmieniła nazwisko i całkowicie swój wizerunek. Teraz Beverly uosabiała anioła zemsty, który przybył, aby ukarać nieuczciwego, byłego partnera biznesowego. Zdając sobie sprawę, że znalazł się na skraju bankructwa, John upadł na kolana i gorzko zapłakał. Jego krokodyle łzy w ogóle nie dotknęły Beverly Hopkins, która czekała na to spotkanie długie lata. Teraz, gdy sprawiedliwości stało się zadość, kobieta uśmiechnęła się do siebie i stukając obcasami, ruszyła w kierunku nowego życia, w którym nie będzie już miejsca na podstęp oraz złych partnerów.